nowa karta w historii operacji Rzeka. Słowo się rzekło, prawie 1000 dębów dzisiaj wylądowało w ziemi, a to za sprawą tego, że zrezygnowaliście z koszulek. Dbało się o środowisko i okolicznych lasów, a tym razem no, trzeba dołożyć do środowiska posadzeniem drzewa. Coś fajnego, uczestniczymy w Czystej Rzece od początku. Razem z Danielem czyścimy lasy, rzeki, a teraz sadzimy las po prostu. Bardzo cieszymy się, że dzisiaj możemy gościć na naszym terenie, to jest na terenie Nadleśnictwa Siedlce, Leśnictwa Kotuń, wolontariuszy z akcji Czysta Rzeka. Pracujemy dzisiaj wspólnie przy odnowieniu powierzchni leśnej. Bardzo ważna rola, taka odpowiedzialność, jeżeli chodzi o użytkowanie lasów. Zawsze tam, gdzie wycinamy, gdzie pozyskujemy drewno, robimy zręby, zawsze za takimi działaniami idzie właśnie odnowienie lasu. Dla Stowarzyszenia Wspólnota Arche, jak dla całej grupy Arche, ważna jest natura, przyroda, to skąd pochodzimy, więc bardzo naturalnym było dla nas dołączenie do tej akcji, tak jak wcześniej do operacji Czysta Rzeka. Firma Generali bardzo chętnie włącza się w akcje ekologiczne. Robimy to oczywiście również dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, żeby tak i my, korzystając z polskich lasów, spacerując po nich, zbierając grzyby, żeby nasze dzieci również mogły korzystać z naszej pięknej polskiej przyrody. Sadziliśmy drzewa w ramach operacji Czysta Rzeka po raz pierwszy. Sadziliśmy drzewa za tych, którzy zrezygnowali z koszulek. Było ich prawie 9 tysięcy osób i sadziliśmy lasy także te drzewa sadziliśmy dla tych, którzy wzięli udział w akcjach szkolnych, czyli młodych ludzi. Pogoda troszeczkę nam może odstraszyła uczestników i wolontariuszy, ale przybyło 25 śmiałych osób, którym pogoda nie straszna. Udało nam się posadzić około 1000 drzew, także jesteśmy bardzo z siebie wszyscy zadowoleni. Wszyscy wracają, myślę, z akcji uśmiechnięci, zadowoleni, no i w bardzo dobrym humorze. I każdy z nas zastanawiał się, czy jak przyjdzie, czy ktokolwiek się pojawi, czy będą tam tylko organizatorzy i sztab główny operacji Czysta Rzeka, czy przyjdą wolontariusze. Byli i dzięki temu prawie 1000 drzew zostało tutaj dzisiaj zasadzonych. Staramy się być odpowiedzialni za lasy, które zostały nam powierzone. Jest to taki jeden z głównych naszych obowiązków, obowiązków leśników, aby oddać lasy, które otrzymaliśmy przyszłym pokoleniom w stanie przynajmniej nie gorszym niż właśnie je otrzymaliśmy. Toyota ma plan do 2050 roku zero emisyjności, jakiejkolwiek emisyjności. To, co robi operacja Czysta Rzeka, wpisuje się w nasz plan po prostu i fajnie jest współpracować z kimś, kto ma taki sam punkt widzenia na środowisko, na otaczającą nas rzeczywistość. Las jest dla mnie wytchnieniem osobiście. To jest miejsce, w którym znajduję spokój, w którym się relaksuję. Jakby dla mnie w ogóle sens bycia w zgodzie z przyrodą. Jest spokojny, szumiący. Jest miejscem, w którym zawsze i wszędzie chciałabym być. I wszędzie szukam lasu właściwie, gdzie jestem. Szukam zielonego, a jak myślę o zielonym, to myślę o lesie. Zamiast koszulek posadziliśmy nowy las, który będzie nam służył, myślę, że w kolejnych latach. Za ten rok bardzo Wam dziękujemy. Te akcje będziemy powtarzać. Może jeszcze uda się w tym roku, nie wiem, ale na pewno na wiosnę znowu będziemy sadzić. Wielkie dzięki dla wspólnoty Arche, dla wszystkich partnerów, którzy dzisiaj byli, dla wolontariuszy. Widzimy się znowu na wiosnę. Cześć!